Trimaxu. Cieszymy się, że mogliśmy osobiście wręczyć Pani nagrodę. Także życzymy kolejnych owocnych postów w mediach społecznościowych i mamy nadzieję, że dalej będzie Pani zmieniać świat razem z nami. Jest to nagroda w ramach projektu Kaski Budimexu, które są organizowane w mediach społecznościowych wśród dziennikarzy. Może to być na Facebooku bądź na Instagramie. Post, który polega na tym, że coś kreatywnego dziennikarze stworzyli. To znaczy, że mogą zbudować karmnik dla ptaków, mogą stworzyć, pomalować swój płot. Coś takiego, co jest po części związane z działalnością Budimexu, a jednocześnie właśnie jest takim kreatywnym podejściem. Szczególnie w pandemii było tak, że mieliśmy troszeczkę więcej czasu na taką aktywność. A Pani działalność w mediach społecznościowych związana ze sztuką przyczyniła się do uzyskania tej nagrody w ostatnim czasie. No przyznam się, że nie wiedziałam, że to kilka obrazów. Rozumiem, że nieświadomie wzięła Pani w nim udział, ale znaleźliśmy Panią oczywiście na Facebooku i bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Niemniej jednak czas dziennikarzowi czasem się może przydać. Oczywiście, jak najbardziej. Także mamy nadzieję, że będzie Pani służył. W środku znajduje się również statuetka. I jednocześnie mamy również dla Pani dyplom. Dyplom, dobrze. Zaraz sobie wrzucę również dyplom. Także ja też się dzielę tu z kolegami z redakcji statuetką i bardziej może mężczyznom. Kasku będzie do twarzy, aczkolwiek. Przy pracach takich w ogrodzie myślę, że tak, będzie idealny. Tak wygląda nasze wyróżnienie. Mamy nadzieję, że panowie również i pozostała część redakcji dołączy do naszego konkursu i że będziemy mogli jeszcze spotkać się następnym razem przy wręczeniu nagrody kolejnej osobie. Także dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo.